Piłka na jeden, jakie to uczucie przy takiej publiczności? No, ciężko to opisać. No jednak staraliśmy się całą drużyną strzelić bramkę. No, mi się udało to wyrównać i jakoś dało to nam wiatr w żagle. Zaczęliśmy dalej grać konsekwentnie, aż w końcu padła bramka na 2-1 i wygraliśmy mecz. Schodziliście do szatni, myśleliście o tym, że jeszcze w tej rundzie nie udało wam się w drugiej połowie zdobyć bramki? Nie, nasze założenia w szatni było tak, żebyśmy zaczęli grać piłką, mniej kopania do przodu, żeby grać z jednej na drugą stronę i chyba zrealizowaliśmy ten cel. Co spowodowało, że w pierwszej połowie nie mogliście wyjść na swój poziom, na swój rytm? To ta szybko strzelona bramka Omegi? Możliwe, mogła nam podciąć trochę skrzydła, bo jednak troszeczkę bramka trochę wpadła z przypadku. Bo tam kilka odbić od nogi, jednak niefortunnie, ale no, staraliśmy się cały czas do przodu, ale no, nie wychodziło tak, jakbyśmy tego chcieli.